O ruchu drogowym tutaj to można byłoby książkę pewnie napisać. Kilka praktycznych rad. Po pierwsze, ubezpieczenie. Już przy samym wynajmie samochodu zostaniemy poinformowani, że oczywiście ubezpieczenie jest pełne, natomiast jeżeli wejdziemy w szczegóły, to okazuje się, że w przypadku jakiejkolwiek kolizji bądź szkody całkowitej musimy płacić 10% wartości, uwaga, samochodu. Oczywiście, jeżeli się już indywidualnie ponegocjuje, no mi udało się za niemałą dopłatą wynegocjować rzeczywiście, że jest ta 100% odpowiedzialność wynajmującego i że nic dodatkowo płacić nie muszę, ale to rzeczywiście kosztuje. Ja tutaj potrzebowałem auta tylko na jakieś 3-4 dni, to było bardzo krótko. Niemniej kosztowało to dość sporo, summa summarum. Ceny benzyny są stosunkowo niskie, to jest około 4 zł za litr w chwili obecnej. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym można rozpatrywać z różnych perspektyw. Po pierwsze, tutaj na Półwyspie Jukatańskim nie jeżdżą ci Meksykanie wcale tak źle. Między innymi jest to spowodowane tym, że jest bardzo dużo progów zwalniających. Jest to dobra wiadomość i tak niekoniecznie dobra. Z jednej strony dobra, bo te prędkości, które są rozwijane, one faktycznie sprawiają, że nie jest aż tak źle, jakby się mogło wydawać, aż tak niebezpiecznie z punktu widzenia kierowcy. Z drugiej strony te progi są bardzo często fatalnie oznakowane i zaskakują nas kompletnie niespodziewanie. To znaczy, teoretycznie przed większością, nawet nie przed wszystkimi, ale przed większością progów jest jakiś znak, tylko najczęściej ten znak pojawia się w momencie pojawienia się progu. I nie zawsze jest dobrze widoczny. Czasami jest zasłonięty przez drzewo, przez zaparkowany samochód, czasem jest po prostu już taki nadszarpnięty zębem czasu, przez co nie jest wyraźny. I to jest szczególnie niebezpieczne w nocy, bo za dnia jeszcze te progi jesteśmy w stanie zobaczyć, natomiast w nocy, i tu trzeba wiedzieć, że te progi pojawiają się także poza terenem zabudowanym. Również na trasach, w których rozwijane są prędkości 90 czy 100 km na godzinę. Oczywiście są pewne ograniczenia prędkości, natomiast jesteśmy naprawdę, to nie jest trudne przeoczyć taki próg. I trzeba wiedzieć, że te progi zwalniające to nie jest tak jak u nas, że sobie 30, 40, 50 km na godzinę najeżdżamy dość płynnie. Tutaj, jeżeli nie zwolnimy rzeczywiście, przed większością z tych progów nie zwolnimy niemalże do zera, to możemy bardzo łatwo skasować samochód, po prostu. I niejednokrotnie te progi są po 30-40 cm wysokie. Także na te progi zdecydowanie musimy uważać. W związku też z takimi przyzwyczajeniami i sposobem parkowania tutaj, szczególnie w miastach, no takie ubezpieczenie w 100% jest rzeczywiście niezbędne. Nie musimy mieć tutaj prawa jazdy żadnego innego międzynarodowego, po prostu wystarczy nam zwykłe prawo jazdy europejskie. Formalności ograniczone są też do minimum. To zresztą w ten sposób funkcjonuje niemal wszystko, także jest to bardzo elastyczne podejście do życia. Umowy, protokoły, formalności są właściwie dużo bardziej załatwiane na gębę niż to jest na papierze i z tym tak naprawdę tutaj trzeba żyć. Teoretycznie coś funkcjonuje, ale czy to funkcjonuje rzeczywiście tak, jak się umówiliśmy, okaże się dopiero w praktyce. Napiwki co do zasady to jest taki dość archaiczny sposób dodatkowej zapłaty za to, że jesteśmy zadowoleni z jakiegoś serwisu, bo to jest jednak czyjaś praca i ten ktoś wykonuje swój zawód i za to jest wynagradzany. Można powiedzieć, że rzeczywiście Meksykanie nie zarabiają zbyt wiele, że napiwki są czymś, co w pewnym sensie daje im wytchnąć i nie mam absolutnie nic co do tego. Natomiast jako klient czuję się zdecydowanie niekomfortowo, jeżeli dostaję rachunek z takim bardzo mocnym wyszczególnieniem, że napiwki nie są uwzględnione, co jeszcze podkreśla kelner przynoszący ten rachunek. Przy płatności kartą dostaje się jeszcze oczywiście opcje do wyboru 10, 15 lub 20%, tak jakby innych opcji nie było. A jeżeli takiego napiwku kelner nie otrzyma, no to faktycznie zdarzało się tak, że obrażony po prostu nic, później nawet się nie chciał pożegnać i nawet do widzenia nie powiedział, odwracając wzrok.
Więc ta inwazyjność, jeżeli chodzi o napiwki, mam wrażenie, jest czasami mało smaczna wręcz. I nie wiem, w moim odczuciu napiwki sprawiają tak... pojawia się taka trochę klasowość w tym wszystkim, wręcz taka relacja, która jest z obu stron dość zależna, niepotrzebnie zależna, bo klient płaci, kelner czy obsługa wykonuje swoją pracę i to powinno po prostu tak funkcjonować. Takie jest moje zdanie.